tej strony Miłosz, jesteśmy w Łodzi, kręcimy klip do mojego numeru na czwartej części kodeksu. I co? Mamy okazję chwilę pogadać. No to jestem, nie? Koncepcja klipu opiera się generalnie na szeroko rozumianym słowie rozpierdol. Czyli odnosząc się jakby do że tak powiem, klasyki kodeksowej, czyli pojawiające się ekipy ludzi, którzy sprawiają wrażenie lekko agresywnych. W tym klipie również ta ekipa się przewija. No i co? I pokazujemy to, jak jakby metaforycznie względem moich tekstów ta ekipa razem ze mną na przecie momentami dąży do zmienienia czegoś. Że tak powiem, w klimacie i urbanistycznym, i muzycznym. Więc my tak biegamy po mieście, no. Myślę, że to będzie bardzo dobre wideo. Najbliższy mój następny album, zatytułowany Prosto Przed Siebie, trafi do sklepów w okolicach 14 października, prawdopodobnie 20 października. Bo chciałem, żeby ta płyta pokazała się na rynku w okolicach moich urodzin. Premiera będzie połączona z paroma fajnymi eventami. Jest to album, no już mówiłem w paru wywiadach o tym, to jest album mocno nawiązujący muzycznie do piątej strony świata. Tematycznie już nie do końca, chociaż momentami na pewno. I wydaje mi się, że jest to najlepszy krążek, jaki nagrałem w życiu. No, ale wiesz, to polega też na tym, że każdy artysta, który robi płytę jakoś regularnie, powinien robić je tak, żeby każda następna płyta była lepszą płytą od poprzedniej. Nie wszystkim się to udaje. Ja nie wiem, czy mi się to uda w tym momencie, ale według mnie tak jest. No i co? No? Wkrótce klipy, na bieżąco jakieś akcje muzyczne i materiały ze studia wypuszczamy, więc coś na pewno już na temat tej płyty wiecie. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę krążek przełomowy w moim życiu i taki, który będę dobrze wspominać na emeryturze muzycznej. Dużo dobrej muzyki, dużo dobrych gości. Mam nadzieję, że ja was nie zawiodę i co, i tyle. Do usłyszenia na Prosto Przed Siebie. Jeśli chodzi o Fandango, jest to ekipa, która cały czas się rozwija i jednocześnie rozwijają się artyści, którzy są w tej ekipie od początku jej istnienia. Na przykład skład Tekstyl i Stabol. Jest parę projektów i pomysł na solową płytę Stabola i Tekstyle kończą mixtape. Jednocześnie kończąc też album. Oprócz tego są też nowe twarze. Mam nadzieję, że pojawią się też za jakiś czas następne nowe twarze, ale na pewno nie będą to ludzie nieznani, tylko ludzie, których już znam jakiś czas i chciałbym ich albumy wydać u siebie w wytwórni. U nas w wytwórni, bo nie jestem jedyną osobą, która to wszystko prowadzi. No i co, no najbliższych rzeczy na pewno to takie płyty, które robią największy hałas i największe zainteresowanie, to jest solowa płyta Bisza, solowa płyta Hasta i moja solowa płyta. Więc na pewno jesienią będzie u nas gorąco i kupa roboty, a będziecie mieli kupę rzeczy do słuchania. A co przyniesie rok 2013, to się okaże. Jeszcze mam nadzieję, że w 2013 Tekstyle wreszcie skończą swoją płytę. Może pojawi się jakiś mixtape, bo ode mnie mam cały czas plan na to, ale jeszcze się na to nie wziąłem, chcę go zrobić w wakacje. Zobaczymy, no. Cały czas do przodu i o to chodzi, jest dobrze. Jeden 9 jest w Łódzce. To jest bardzo fajna moim zdaniem ekipa. Na pewno jeśli chodzi o takie relacje przyjacielskie, to nie mógłbym sobie chyba wybrać lepszej. To są to ludzie, z którymi znam się kupę lat. Z jednym z nich znam się od jego urodzenia, bo to mój brat. I co, no premiera płyty miała miejsce 19 lutego bodajże. Wzięliśmy dwa klipy, zagraliśmy parę koncertów, ale nastawialiśmy się na wszystko tak, żeby zacząć koncertować w tym projekcie jakimś mocniejszym, że tak powiem, pierdonięciem dopiero na jesieni. Wydaje mi się, że jest to do zrealizowania. Tym bardziej, że przez wakacje będziemy starali się zrobić jeszcze kolejne dwa single, skręcić wideoklipy. Miały one być już wcześniej, ale niestety, jak to bywa ostatnio z ekipą wideo w Polsce, parę problemów się namnożyło i skutkuje to tym, że po prostu jest lekka obsuwa, ale album, który jest moim zdaniem dobry, ma to do siebie, że się będzie dobrze bronić. I te numery gramy na moich solowych koncertach, bo z reguły jestem zawsze z kimś z formacji 1-9 na solowych koncertach moich. Widać, że ludzie się nimi jarają na równi z tymi, które ja solowo serwuję, więc
myślę, że nie zawiedziemy i że trochę koncertów w jeden dzień będzie w pełnym składzie, może przy okazji jakichś moich solowych koncertów. Mamy też pomysły na jakieś wspólne Fandango Night w całej Polsce razem z Piszem, razem z 192C, razem z Hastem po premierach płyt, więc na pewno się będziemy pojawiać w miastach. Chłopaki z Tekstyla kończą swoją płytę, tak jak już mówiłem wcześniej. Oprócz tego pracuję nad mixtape'em. Być może będzie to mixtape 192C, na którym ja się w niektórych numerach pojawię, ale jakby kręgosłupem tego projektu będzie Stabol i Borys i Bemer. No i co, no działają wszyscy, no tak naprawdę o to chodzi, żeby działać i działają, no. To jest ekstra. Będzie dobrze. No i jako projekt 192C współpracujemy z firmą Mas, która nas wspiera w naszych działaniach muzyczno-wydawniczo-wideorealizacyjnych. I jest to firma, która wspiera nas dosyć mocno i odzieżowo, i finansowo, bo na tym polegają takie współprace i po to takie firmy są, żeby to w tą stronę szło. Na tym ten rynek ma polegać, że wszyscy tak naprawdę muszą widzieć w tym jakikolwiek sens, jakiekolwiek korzyści i młodzi ludzie muszą wspierać artystów tym, że kupują te płyty, że przychodzą na te koncerty, a firmy są po to, żeby ci młodzi ludzie byli dobrze ubrani, żeby nie musieli kupować podróbek amerykańskich ciuchów na polskim rynku, tylko żeby potrafili zainwestować pieniądze w coś, co jest zrobione u nas. No i współpraca z każdą firmą, która jest tak naprawdę dobrą firmą odzieżową, która działa na jakichś normalnych zasadach i potrafi zainwestować w artystów, bo wie, że się to opłaca i potrafi sobie docenić to, że ma jakichś dobrych artystów pod swoim szyldem, jest współpracą zajebistą i można na tym polegać. Ja w życiu współpracowałem tylko i wyłącznie z takimi firmami. Jeżeli ta współpraca mi się nie układała, to podziękowałem tym firmom i po prostu znajdowałem sobie jakąś inną drogę i szukałem zawsze w tym wszystkim, oprócz tej opcji, że tak powiem, finansowo korzystnej, która generowała jakiekolwiek przychody, jakiekolwiek szanse na to, żeby zrealizować coś lepiej, szukałem też jeszcze takiego ułamka ludzkości w tym wszystkim i żeby potrafić się z tymi ludźmi zrozumieć w jakiś normalny sposób, a nie żeby to nie był tylko biznes, żeby to były też jacyś przyjaciele, może nie przyjaciele, ale ziomki, koledzy i firmy, które potrafią zrozumieć to, że wszyscy jesteśmy ludźmi, a nie traktują człowieka jak towar. Więc co? Jeżeli współpracujemy z Masem, to współpracujemy z Masem dlatego, że nam się z nimi dobrze współpracuje, bo są dobrymi ludźmi i firmą, która potrafi profesjonalnie działać. No. Życzę wszystkim młodym artystom tego, żeby kiedyś znaleźli takie firmy na swojej drodze, które chcą zainwestować w nich jakiekolwiek pieniądze i pomóc im w jakikolwiek sposób, tak jak ja je znalazłem. Na przykład Mas. Pozdrawiam. Katowice to jest specyficzne miasto, w którym żyje się w specyficzny sposób i co, nigdzie moim zdaniem w Polsce nie żyje się w sposób podobny. Jest inne tempo życia, ludzie inaczej to wszystko postrzegają, jest pewna taka separacja od można powiedzieć Polski, ale to nie jest pejoratywne znaczenie separacji. No. To nie chodzi o to, żeby być zupełnie kimś innym, ale jest jakby taki rozdzielenie rzeczywistości katowickiej, śląskiej, a rzeczywistości ogólnopolskiej, to dość mocne. Chyba najmocniejsze, jeśli chodzi o region taki, jakim jest Śląsk. Względem Polski inne regiony nie posiadają takiego mocnego, że tak powiem, kręgosłupu historyczno-filmowego, jak to jest. Jest tak naprawdę kurde produktywnym miastem, które produkuje... Przepraszam za wyrażenie, ale... Produkuje naprawdę dobrych raperów, naprawdę dobrych producentów, naprawdę dobrych DJ-i i ludzi, którzy potrafią zrobić dobre rzeczy. I produkowała najlepszą publikę w całej Polsce, to po pierwsze. Nie ma nigdzie takich publiczności jak na koncertach w Katowicach i każdy artysta tej sceny potrafi to powiedzieć i do tego przyznać, że najlepiej gra się koncerty w Katowicach i w okolicach Katowic. No nie można o nich zapominać. Jednak niektórzy, no, są szkoda tego wszystkiego, bo cała ta produktywność, która jest jakby w nas wygenerowana i całe to zacięcie i ten taki inny vibe względem, jeśli chodzi o produkcję hip-hopu i robienie tej muzyki, jest troszkę stłumiony przez nasze hobbystyczne momentami aż zanadto picie alkoholu. No i co? Jest to trochę niszczące, ale mimo wszystko jest to częścią naszej kultury. No. Musimy to rozumieć. No. Picie zmienia pryzmat. A u nas jest to czasami potrzebne bardziej niż gdzie indziej. Jeśli chodzi o to, czym się inspiruje, no to inspiruje się generalnie
wszystkim, czego słucham tak naprawdę, bo w każdej muzyce moim zdaniem można dotrzeć do albo jakiegoś tekstu, albo jakiegoś motywu muzycznego, który można przetrawić w sobie, przemielić i wygenerować go na swój własny sposób. Jeśli chodzi o jakieś takie inspiracje hip-hopowe muzyczne, no to ja mam jakąś taką swoją ulubioną ekipę wykonawców, która tak naprawdę, jak ostatnio robiłem sobie porządek, że tak powiem, w mojej kolekcji płyt i patrzyłem na to, czego nie mam, a co powinienem jeszcze mieć, za czym tęsknię, bo straciłem dużo albumów. Rozrosła się chyba z 5 do 25 wykonawców i tego słucham. No na pewno są to rzeczy z Brooklynu, z Bed Stylu i Mos Def, Talib Kweli, Wiono Tam Prym. Lubię bardzo słuchać Rootsów ostatnio, ale to chyba dlatego, że już mi się przyjadły te ostre napierdalanki topowe. Ale tak samo jaram się DMX-em, tak samo jaram się Notoriusem, jestem ultra fanem Tupaka. Jestem, moim zdaniem, mocno zaangażowany w muzykę Afury od początku, bo pierwsze trzy płyty naprawdę strasznie mi się podobały. No i co? I są tak naprawdę kupy dobrych rzeczy, moim zdaniem, które każdy człowiek, który ma jakiekolwiek pojęcie o hip-hopu, powinien sprawdzić. Nawet jeśli nie rozumie tych tekstów w 100%, to ze względu na muzykę i podejście do produkcji, podejście do jakby budowania tych numerów, bo jest to coś, co warto rozumieć, warto sprawdzić. Jest tego pełno. Pełno dobrych rzeczy jest tak naprawdę, ale ostatnio zauważyłem, że słucham głównie albumów, powoli włącza mi się opcja, że tak powiem, człowieka, który w wieku 30 lat nie słucha już nowych rzeczy, tylko słucha rzeczy z lat 90. Znaczy ja nie mam 30 lat, mam 26, nie było, spokojnie, ale generalnie słucham muzyki już takiej, nawet jeśli chodzi o hip-hop starsze, bo to są płyty, które najbardziej utkwiły mi w pamięci i które najbardziej mnie jarają i przy tym zostaje. One mi się po prostu nie nudzą, a nowe produkcje nudzą mi się szybko, bo niektóre oczywiście są niesamowite i warte zostawienia w tej kolekcji do końca życia, ale większość z nich już nie ma takiego pierdolnięcia jak te płyty z tamtych lat, od 92 do 98 roku, do nawet do 2001, jeśli chodzi o DMX-a. To są chyba kozackie albumy. Dziary, no. To jest prywatna sprawa każdego człowieka, ja też nie chciałbym coś tutaj roztrząsać o tym, co ja preferuję, co ja sobie robię. Mam mojego człowieka, Arka, którego serdecznie pozdrawiam. To jest jak na razie jedyny koleś w Polsce, którym udałbym się wydziałać. Fajnie, jeśli to ma coś więcej, jeśli chodzi o moją opinię na temat tego, że coś więcej niż tylko, ma być czymś więcej niż tylko grafiką, tylko i wyłącznie. To, jeżeli to ma jakieś przesłanie, jeżeli to się czymś wiąże, to człowiek, który potem ma nosić ten tatuaż, co ma reprezentować, albo co tak naprawdę rozumie najlepiej i według czego żyje, to super. Jeżeli to się wiąże z jakąś historią tego człowieka, też super. No i też nie przesadzajmy, nie każdy tatuaż musi mieć historię jak każda dziara w Miami Ink robiona, bo to była selekcja tego programu i tam każdy tatuaż musi mieć jakąś horrendalną historię związaną z kimś najczęściej, kto umarł, zginął, albo nie ma go już z nami, ale no ale co, jaram się tym. Moim zdaniem dobry tatuażysta jest rzadziej spotykany niż dobry raper i bardzo fajnie, że mogę też z takimi ludźmi obcować, bo są to też z reguły jacyś graficy i ludzie, którzy podchodzą do życia trochę inaczej niż my. Cała ta kultura tatuowania w Polsce się mocno rozwija i bardzo fajnie, bo wreszcie może odkleją starsze osoby od tego łatkę recydywistów i kryminalistów. No, tego akurat szkoda. Że to właśnie o to się rozwija. Sam przed jednymi z moich dziadków nie mogę pokazywać moich tatuaży i nawet jak jest upał, muszę popierdalać tam w bluzie. Ale po prostu się boję, bo są starsi, mogę dostać zawał. A drugim się bardzo podobają. Pozdrawiam dziadków, jednych i drugich. Mam nadzieję, że ci drudzy tego nie oglądają. Panie, jak kujłeś, nie sprzedałem. Było mi bardzo miło. Z tej strony Miłosz. Mas Spontan. Pozdrawiam was serdecznie. Klink.